Powiemy sobie teraz o jeszcze jednej ciekawej konsekwencji działania siły Lorenza. I zanim zdradzę, o co konkretnie chodzi, wyobraźmy sobie taki układ fizyczny. Mamy przewodnik, no kawałek przewodnika, ale powiedzmy, że ten przewodnik gdzieś tam się zamyka, zamknięty obwód. Znajduje się on w polu magnetycznym. Niech to pole magnetyczne wystaje nam z ekranu, tak, na sztorc, prostopadle. O, załóżmy, że to pole magnetyczne jest w obszarze ograniczonym, to znaczy tutaj, jeśli sobie odgraniczymy tak, w ten sposób, to tylko w takim pasie to pole magnetyczne jest, a ten przewodnik ciągnie się jakoś tutaj dalej. Tak, niech ten pas pola magnetycznego, niech ma szerokość L. Tak, wyróżnijmy sobie jakiś jeden, powiedzmy, że tutaj jest ładunek, jakiś jeden pojedynczy ładunek Q w tym przewodniku, niech to będzie ładunek dodatni, sobie tak ustalmy. I powiedzmy, że ten nasz przewodnik, ten nasz kawałek przewodnika przesuwamy równolegle w ten sposób, przesuwamy z prędkością V w tę stronę. Bierzemy ręką, po prostu zaczynamy przesuwać. I co się wtedy dzieje? No ponieważ przesuwamy cały ten przewodnik, to przesuwa się również ten ładunek, więc może zmieńmy sobie na rysunku, narysujmy to w ten sposób. Przesuwa się cały przewodnik, ale w szczególności przesuwa się z prędkością V ten nasz ładunek jeden, który sobie wyróżniliśmy. I wobec tego na ten ładunek zadziała siła Lorenza, która, przypomnę Ci, że wyraża się następująco. Jest to wartość ładunku pomnożona razy taki iloczyn wektorowy prędkości, z jaką ładunek się porusza, i wektora indukcji pola magnetycznego, w którym odbywa się ten ruch. Tak, tutaj umówiliśmy się, że nasze pole magnetyczne, o tutaj nie napisałam, pole magnetyczne wystaje tak prostopadle na sztorc z ekranu, natomiast przewodnik leży w płaszczyźnie ekranu i porusza się w płaszczyźnie ekranu, wobec tego te dwa wektory są do siebie prostopadłe, tak wynika z naszych warunków, jakie sobie tutaj ustaliliśmy. I możemy teraz, wykorzystując regułę prawej dłoni, dojść do tego, jaki jest kierunek tej siły. I co? Palec wskazujący pokazuje w kierunku prędkości. Palec środkowy jest tak wycelowany na wprost. Tutaj jest paznokieć. O, tutaj mamy jeszcze dwa palce tak po prostu zgięte. Tutaj widzimy paznokcie. Tak, no i tak dłoń w ten sposób. Wobec tego kciuk nasz pokazuje do góry. Tak, zobaczmy sobie jeszcze. Tutaj prędkość wzdłuż palca wskazującego. Palec środkowy pokazuje tak jak pole magnetyczne. Natomiast kciuk wskazuje kierunek ich iloczynu wektorowego, a ponieważ ładunek jest wielkością dodatnią, to siła jest zwrócona tak samo jak wektor będący iloczynem wektorowym, czyli wobec tego siła jest skierowana do góry. Tak, czyli na nasz ładunek działa siła skierowana do góry. Tak, jej wartość jest równa ładunkowi pomnożonemu razy długość wektora prędkości i razy długość wektora indukcji magnetycznej, ponieważ te dwa wektory są do siebie prostopadłe, więc tutaj normalnie mielibyśmy jeszcze ten sinus kąta między tymi wektorami, ale ten sinus jest równy 1, więc po prostu tego nie musimy pisać. I co? I ponieważ wszystkie te wielkości, zarówno ładunek, jak i prędkość, jak i pole magnetyczne są stałe. Pole magnetyczne jest stałe, bo takie sobie wytworzyliśmy, stałe pole magnetyczne. Prędkość jest stała, bo naszą ręką po prostu poruszamy ze stałą prędkością. Są po prostu takie warunki, jakie narzuciliśmy. No a ładunek jest stały, no bo to jest cecha po prostu danej cząstki, jakiś stały ładunek. Wobec tego siła F również jest stała, co do wartości i co do kierunku. Wobec tego bardzo łatwo możemy policzyć pracę, jaką ta siła wykonuje nad ładunkiem Q na tej drodze pokonanej stąd dotąd. Ponieważ poza tym obszarem już ta siła nie działa, bo nie mamy pola magnetycznego, to no, pracę ta siła wykonuje jedynie na tym odcinku i możemy ją bardzo łatwo policzyć. Siła jest równoległa do odcinka, więc ponieważ praca wyraża się przez iloczyn skalarny siły i przesunięcia, a te dwie rzeczy są do siebie równoległe, to w naszym przypadku to będzie po prostu iloczyn wartości, to tu będziemy mieć po prostu tak. Ładunek razy wartość prędkości razy wartość wektora indukcji pola magnetycznego razy ta długość tego odcinka, po prostu długość L. Tak, to jest praca wykonana tak naprawdę przez pole magnetyczne nad tym ładunkiem. A teraz możemy policzyć sobie pracę przypadającą na jednostkowy ładunek. Podzielmy to sobie przez wartość ładunku. Mamy pracę na jednostkowy ładunek i jest ona równa długości tego odcinka, tutaj zmieniam kolejność czynników, pomnożonej przez długość wektora prędkości i przez długość wektora indukcji pola magnetycznego. A teraz
przypomnij sobie, tutaj mamy pracę przez ładunek, czyli joule przez kulomb. No, joule przez kulomb to jest 1 volt, a wobec tego taka praca na jednostkowy ładunek to jest napięcie wyrażone w voltach. Tak jak to należy rozumieć? Należy to interpretować tak, że w polu magnetycznym, jeśli przesuwamy właśnie taki kawałek przewodnika, to po prostu między tymi końcami obserwujemy, że pojawia się napięcie elektryczne. Zupełnie jakbyśmy tu wsadzili na przykład baterię. Tak? No bo jeszcze tutaj zapomniałam powiedzieć, trzeba to zaznaczyć, bo tutaj wyróżniliśmy sobie jeden ładunek, ale oczywiście jak mamy przewodnik, to jest jakiś metalowy drut i tutaj jest całe mnóstwo ładunków, całe mnóstwo elektronów. Tak, tutaj wszędzie one sobie siedzą i teraz jak działa na nie, wszystkie działa na nie siła, każdy z tych ładunków tutaj się porusza i obserwujemy, że płynie prąd. I możemy sobie to wyobrażać tak, że tutaj obliczyliśmy sobie na jednostkowy ładunek, jak ile wynosi praca tej siły Lorentza na jednostkowy ładunek i tę pracę na jednostkowy ładunek interpretujemy po prostu jako napięcie między tymi końcami, między tymi punktami przewodnika. I naprawdę jest to zupełnie analogiczne do sytuacji, gdybyśmy tutaj mieli obwód zamknięty i włożyli do niego w tym miejscu baterię. Nie będę tego rysować, żeby tu wszystkiego nie zamazać. Ale taki jest efekt po prostu tego, że najzwyczajniej w świecie przesuwamy tu fragment przewodnika prostopadle do pola magnetycznego. Dlatego właśnie, że na każdy pojedynczy ładuneczek, który tutaj się znajduje, działa siła Lorentza. Czyli wskutek takiego przesuwania, tego, że na każdy ładunek działa właśnie siła Lorentza, pojawia się takie napięcie i nazywamy je siłą elektromotoryczną indukcji, tak? I w obecności takiej siły elektromotorycznej indukcji, tak? Jeśli tutaj mamy, jeszcze raz sobie narysujmy, tutaj jest ten kawałek przewodnika w polu magnetycznym i tutaj dalej on jest jakoś zamknięty, ten obwód. Tutaj w jakimś obszarze mamy pole magnetyczne i tutaj ten przewodnik przesuwamy. Pojawia się siła elektromotoryczna, która jest zupełnie analogiczna do tego, jakbyśmy tutaj wstawili baterię. Tak, a jeśli jeszcze dodatkowo powiemy, że ten obwód ma pewien opór R, to już możemy policzyć, korzystając z tego, że między napięciem w obwodzie elektrycznym a natężeniem prądu, który w tym obwodzie płynie, jest taka relacja proporcjonalności, gdzie stałą proporcjonalności jest opór obwodu, to możemy stąd wywnioskować, że w obwodzie płynie prąd o następującym natężeniu, zwany prądem indukcyjnym. O, i teraz, żeby sobie to wszystko utrwalić, co sobie tu powiedzieliśmy, rozwiążmy sobie przykład. Powiedzmy, że mamy w takim układzie, jak wyżej opisałam, mamy pole magnetyczne o wartości 2 tesli. Ten odcinek tutaj, szerokość tego pasa pola magnetycznego niech ma długość 3 metrów, a prędkość, z jaką przesuwamy przewodnik, niech to będzie na przykład 12 metrów na sekundę. Taka opór naszego obwodu, niech to będzie 6 ohmów. Załóżmy, że tutaj wstawiliśmy jakąś małą żaróweczkę, no i ona nam zapewnia ten opór, tak? Tu mamy obwód zamknięty. I zobaczmy, policzmy najpierw siłę elektromotoryczną w tym przypadku. A tutaj jeszcze często dla siły elektromotorycznej używa się takiego skrótu SEM, siła elektromotoryczna. Często można się z tym spotkać. W każdym razie policzmy tą siłę elektromotoryczną w naszym przypadku, co to będzie. Tak, długość tego odcinka to są 3 metry. Prędkość, z jaką przesuwamy tutaj kawałek przewodu, to jest w naszym przykładzie 12 metrów na sekundę. No i wartość pola magnetycznego to są 2 tesle. To nam daje, tak, liczbowo mamy 3 razy 12 razy 2, to jest 36 razy 2, to jest 72. A jednostka, co to będzie? Mamy tak, metry razy metry na sekundę, czyli metry do kwadratu przez sekundy razy tesle. Tesla to jest newton razy sekundę przez kulomb razy metr, czyli tak, metry jedne z metrami się skracają, sekundy z sekundami i pozostają nam newtony razy metry, czyli joule na kulomby, czyli wolty. I bardzo dobrze, wychodzi nam siła elektromotoryczna w naszym układzie równa 72 voltom. Tak, i jest powiedziane, że opór naszego obwodu to jest 6 ohmów, wobec tego natężenie prądu, jaki popłynie, prąd indukcyjny będzie miał natężenie równe 72 voltom podzielonym przez 6 ohmów. Ile to będzie? 72 przez 6 to jest 12, a volty przez ohmy to są ampery. Czyli tutaj w naszym obwodzie popłynie prąd o natężeniu 12 amperów. Czyli tak już teraz w ogromnym skrócie. Jeśli w polu magnetycznym przesuwamy przewodnik, to zaczyna płynąć prąd. Nazywamy ten prąd prądem indukcyjnym.
I niech to, co tutaj sobie powiedzieliśmy, będzie takim wstępem do omawiania silników elektrycznych. O tym zaczniemy mówić od kolejnego filmiku. Do usłyszenia!